Siemano, gdzie jesteśmy? Dzień dobry. Tak jest, byliśmy już tu kiedyś, nie tak dawno, 3 tygodnie temu. Jestem znowu, ładujemy do Szwajcarii. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie do Szwajcarii, gdzieś tam koło Berna, gdzieś tam w tamtych okolicach. I byłem w Szwajcarii 7 lat, może 8. Długo, dawno temu nie byłem w Szwajcarii. Także będzie wyzwanie. Czekam tutaj na załadunek, jestem trzeci w kolejce. Także jest czas. Z 13,6 rozciągnąłem się na 1,50 m, to ile jest? 15,1 m, a 14,3 m mam ładunek. Chyba się trochę zsunę i będziemy czekać. Bywa. Co za dużo, to niezdrowo. Bo jest 14,3 m, patrzyłem na papierach, a przecież 2 metry prawie może mi wystawać za obrys z tyłu. Ale metr rozciągu i przynajmniej będę się zastanawiał, czy mi coś wystaje, czy nie. Także rozciągnąłem się. Jest godzina 14,07 m, w tym momencie o 14 byłem tutaj, także... Jest dobrze, czekamy. Myślę, że koło 17-18 stąd wyjadę. Jeszcze prysznic. Tak będzie. Tak będzie. I stamtąd będzie mi woził z końca placu. Będzie mi tu przywoził towar. Użyłem sobie trzy takie tetyczki. O wiecie, o te. Jadę na Szwajcarię, to niech będą lepiej. A one tutaj nie są blokowane. Znaczy są blokowane na takie jinxy. Te jinxy, o. Wkłada się i się przekręca. I to blokuje, bo na niektórych naczepach są takie z takim tym jinxem już wmontowanym w ten słupek, że się go wciska, tylko on zaskakuje i się blokuje, a tutaj są takie, wiecie, trzeba se manualnie zrobić. Ten potyczkę z przodu wyjąłem, bo już mi się nie chciało tutaj... Szkoda, co wam będę opowiadał, szkoda gadać. Zostawiłem dwie. No i widzicie, robią się puzzle, przywozi tak po jednej paczce, po dwie. I układamy. Jedno na drugie, jedno na drugie. Zobaczymy, jak to się skończy. Godzina 15.45. Już chwilę tu jestem. Gdy byłem 15.15, pół godziny. No jeszcze chwilę do posłu. Dobrze, załadowane. Widzicie, klocki się troszkę pozmieniały. To było źle. Jestem bez kamizelki, bo kamizelka jest tutaj, proszę. Fachowe oznakowanie. Musiałem ją zużyć, tą kamizelkę. Światełko mryga. Nino, nino. Minionki się świecą, dobrze. Założyłem 8 pasów, teoretycznie jest tylko 16 ton. I idę teraz, idę. Jadę na wagę, do biura po papiery, parking, kąpiel, jedziemy myć auto i daleko nie zajadę. Do 21 czas pracy, jest godzina 17:10. I tak wcześniej wyjadę niż myślałem. No nie ma tragedii. Dobra, moi drodzy, byłem się jeszcze wykąpać, dostałem papiery tutaj i jedziemy tak, na przejście graniczne Warmbach-Rheinfelden. Nie byłem tam nigdy. Muszę to później na spokojnie sobie ogarnąć wszystko. No i tu mam papiery celne. Także to wszystko już jutro się będzie dziać, bo dzisiaj nie napracuję. Mam 470 km, 475 dokładnie do celu. Także nie narobię dzisiaj za dużo. Myślę, że Bad Rappenau. Idę do Bad Rappenau, stąd jest, moi drodzy. Heilbronn, stówka, Bad Rappenau, no ze 120. No i to będzie tyle ze mnie dzisiaj, tak mi się wydaje. Zobaczymy, ile chłopakom zejdzie z myciem auta, bo muszę to umyć, żeby mnie Szwajcary nie zamknęły za to. Dobra, spadam stąd i zobaczymy, co będzie się dziać dalej. Nawet nie było źle, nawet nie było źle. Płynnie. Płynnie, tam troszkę ten koreczek, co wam pokazywałem, a tak to płynnie. A jeszcze co mówiłem, że rozciągnę się, żeby mi nic nie wystawało i co? I wystaje przecież. Tyle mi wystaje. A wystaje tylko dlatego, że miało być 4.30, a nie 5.20. 14.30, a nie 15.20. Także niestety. Ale cóż, może mi tyle wystać, także wystaje. Trudno, idę się zgłosić na myję, myję się i spadam dalej. Coś jeszcze ujadę, bo jest, moi drodzy, za 15.07. Wyjadę stąd o 8, a może nie. Może tu zostanę. Pomyślę jeszcze nad tym, zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, zeszło się chłopakom. 20.20, zostałem tutaj, bo już tam dalej to już zapomni człowiek, już tam gdziekolwiek stanę. Zostało mi do granicy 290 km. Do Szwajcara, także na spokojnie sobie do pauzy tam dolecę, a i tak bez pauzy jako do rozładunku nie dojadę, bo nie ma takiej możliwości.
ale zanim zrobią mi odprawę celną, zanim tamto, to ja sobie spokojnie pauzę zrobię na granicy i polecę dalej. Także zostajemy tutaj na myjni. Na jakiej myjni? Oczywiście Koloń Truck Wash. Chwalę sobie, może kiedyś współpraca. Żartuję, świruję. Widzicie, cały parking jest załadowany i tam nie było gdzie stać, ale stoję sobie tutaj, nikomu nie przeszkadza. Dobra, obiad do spania, o 5 wstajemy i desant. Także taka sytuacja. Tymczasem. I co? Witam w Karlsruhe, moi drodzy. 7 godzina, za 10. A że tam za chwilę jest zwężka, nie mogło być inaczej. Po prostu życie. Rzeczywistość na niemieckich autostradach w godzinach szczytu. Zresztą u nas na niektórych autostradach nawet nie w godzinach szczytu jest podobnie, także nie ma co miauczyć. Jestem już, moi drodzy, w okolicach miejscowości Lahr, czyli tutaj, gdzie się jeździ na pocztę czasami z DHL-kiem. Tak jest. Mijam właśnie Malberg, stację paliw. I co? Plan jest taki, że jedziemy w stronę Bazyla, czyli na Bazyleę, tylko że nie będę na Basel jechał na przejście na Bazyleę, tylko będę jechał na przejście Rheinfelden. To trzeba odbić na drogę numer bodajże 98 autostradę i tam potem jest jeszcze jedna jakaś trzycyfrowa autostrada. Nie byłem tam nigdy. Nigdy tam nie byłem. Tyle co wiem, że nie będę musiał już przynajmniej wyrabiać tej karty na auto, bo tam trzeba wyrobić sobie taką kartę na auto. O, taką kartę. To jest karta auta, w sensie wkłada się do tego czytnika, już nie pamiętam, ale tam przy wjeździe gdzieś się wkłada do czegoś chyba i się wpisuje kilometry, z tego co pamiętam, z licznika, żeby później móc zapłacić, nie? Ja będę płacił Shellką, także będzie to wyglądać w ten sposób, że zobaczymy wszyscy, jak to jest, bo ja też tam nie byłem dawno, nie chcę się tutaj wymążać. Także co, póki co widzicie. Zobaczcie, pojechali właśnie policaj, ja tu jestem w koreczku jakimś. Nie wiem, co to za korek, z czego to się zrobiło, ale trudno, życie. Zakaz wyprzedzania. No i słuchajcie, dojechałem do granicy, zostało z 5 km. I co się okazuje? Tutaj jest to samo co na Basel. Także nie będzie to tak szybko, jak myślałem, że wjadę, rozładuję i wyjadę. O matko. No trudno, czekam tutaj w tym korku i nic nie zrobię. Powiem wam, że tam się wychyliłem i tam się po prostu świeci czerwone światło na zjazd, z tego co widzę. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie mam zielonego pojęcia, co tu się dzieje. Dobra, jadę, tu się jakieś pauzy robi, czy nie wiem, o co im tu chodzi, co oni tu stoją. Tu samochody lewym pasem walą, normalnie jadą prosto, a te stoją tutaj. Świeci się czerwone, nie wiem, o co chodzi. Wszyscy jadą, a tu się stoi. Nie wiem, co jest 5. Jadę, widzicie, tam z przodu może nie widać, ale wszyscy na ten zjazd, co ja nim jadę, wszyscy tam sobie elegancko jadą. Może mi coś zepsuło, a może dostanę mandat. Już się dowiedziałem. Tam stoją, bo tutaj stoją. No ale dobra, stoję trochę z przodu. Bardzo źle w sumie z jednej strony. Co tu jest grane? To naprawdę nie wygląda to dobrze.
Powiem tak, pauza mi tu wyjdzie na pewno. Nawet nie muszę na granicy potem stać. Nie wygląda to dobrze. Dostałem już robotę, załadunek w Bazylei, czyli w Basel. Dzisiaj do Bremen. Wątpię. W sensie wątpię, że dzisiaj. Jestem drugi do świateł. Jest dobrze, 12:50. Zaraz pojedziemy. Zaraz zrobimy odprawę. I zaraz to rozładujemy za 100 km. To będzie bardzo długi odcinek. To już 20 minut z tego nie zrobię, nie ma szans. Jedziemy, mordeczki, jedziemy po 3 godzinach. Nie jest źle, nie jest źle. Most Rheinfelden i jedziemy, kierujemy się CH Import, czyli Szwajcaria chyba Import. I tutaj jedziemy. Tak, tutaj, na parking. Trzeba iść ogarnąć papiery. Sorry za wichurę, ale się chłodzę. To jest 28 stopni, także wiecie. Ojojoj. Oczywiście do odpraw celnych jest kilka spedycji na pewno, tutaj. Zazwyczaj tak jest, jak są odprawy celne, gdziekolwiek. I mamy podane, ja mam akurat na papierach podane, do której spedycji mam się zgłosić, żeby mnie odprawili celnie, żeby mi sprawdzili dokumenty i tam podbili co trzeba. Także tutaj z tym nie ma problemu. Po prostu trzeba się wejść, zapytać, gdzie jest ta spedycja. Czego mi się nie otwiera? A, pokazuje, że jest pełny parking? Czekajcie. Tak, pokazuje, że jest pełny parking. Patologia. Bierzemy papiery, dokumenty do oclenia. Dowód osobisty, żeby nie chodzić 30 razy. Kilometry spisane. Tu są wypisane wszystkie spedycje, które są w budynku i szukacie ze swojej. I idziecie z papierami. 20 minut mi powiedział. Mniej więcej. Także czekam. A później będziemy robić tutaj obsługę tego automatu. Ale to najpierw muszę dostać papiery, żeby nie było jakiś niespodzianek. Tutaj potwierdzamy, czy jest ok. Jedynkę trzeba nacisnąć tutaj, że ok. Język. Inny język i dziewiątka. Polski, dwójka. Wybieramy sobie. Dobra, i teraz tak. A nie, tu ok bierzemy, dobra, ok. Stan licznika, no i tu podajemy stan licznika. 1, 2, 3, 7, 3, 9, 1. Dobra, i potwierdzamy okejko. I teraz tak, z naczepą, jedyneczka. Bo z naczepą. Masa całkowita 40 ton i powyżej. Jaką ja mam dopuszczalną masę całkowitą? 40 ton i powyżej, dobra, no to będzie tak. Kategoria Euro 6, Euro 6, dobra, wybierz spod płatności. Karta tankowania. Teraz wyjmujemy tą kartę i włóż kartę tankowania. Wkładamy kartę Shell. Sprawdzanie. I tu jest karta Shell. Sącznika. Tu, tu, tu. Deklaracja przyczepy. Dobra, bierzemy OK. I drukujemy takiego etykieta. No i tu sobie kilometry wpisujemy przy wyjeździe. Tam kartę. Co tu mamy, moi drodzy? Masa, euro, karta Shell, 40 ton. To jest istotny papier chyba, z tego co wiem. Tu jest napisane coś po niemiecku, po angielsku. Korekcjonę. Nie wiem. No ale tak jest. Tu muszę podpisać i wpisać na końcu, ale to dopiero przy wyjeździe. Nie wiem, czy dzisiaj się ogarnę z wyjazdem, bo załadunek mam w Basel. Także nie wiem, czy to dzisiaj ogarnę, czy jutro. Ważne, że już mam papiery, idę do samochodu i będzie można się przemieszczać w Szwajcarię. Także co? Idziemy i grzejemy. Tu jeszcze przy wyjeździe jest okienko. Witam się przy okienku. Panu pokazuje te dokumenty i on nam mówi, czy możemy jechać se, czy nie. No i dupa killer. Nie skończyłem odprawy. Jeszcze muszę iść do Niemca, żeby mi odprawił Niemiec, bo to Szwajcar mi odprawił. Jeszcze muszę iść do Niemca. O co to chodzi? Kurde. Miałem troszkę jeszcze problem, bo pozwolenie było potrzebne na przewóz długich ładunków.
I miałem takie pozwolenie, ale było przeterminowane na aucie. Nowego albo chłop nie wsadził, albo mu nie dali. Oj, troszkę były problemy. A już jest 14:20. Na szczęście tutaj mi spedycja podesłała to pozwolenie. Pokazałem panom inspektorom. Sprawdzili, powiedzieli, fine, fine, możesz jechać. I mówi do mnie, jak jesteś długi, to jedź 80, nie szybciej. A jak jesteś ciężki, to 70. Mówię, nie, jestem tylko długi. To 80, powinno być ok. Bo się pytam, czy jest coś, co powinienem wiedzieć o Szwajcach. No, także dobra, jadę stąd. Jadę w końcu, strasznie. Cóż za odprawa, cóż za przeprawa. Powiem wam tak, mam nadzieję, że mnie słychać, bo jesteście na szybie. Powiem wam, że ładnie to tu jest, tylko że jadę cały czas pod górę praktycznie. Z tej strony nie wjeżdżałem nigdy, ale jest ekstra. Uspokajająco zielono, góry, lasy. Bardzo fajnie. Ciekawy kraj, trzy języki, zależy przy jakim dorzeczu jesteśmy. Od Niemiec no to niemiecki, od Włocha no to włoski, od Francji francuski. I jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, dużo radarów. Dopiero wjechałem, a już minąłem trzy sztuki. Także no, muszę się tu pilnować i trzymać te 8 dyszek, żeby coś czasem tutaj nie zarobić, bo myślę, że tu nie jest tanio, jeśli chodzi o mandaty. Tak mi się wydaje. Raczej tanio na pewno nie jest. Zostało do celu 86 km. I lecimy sobie. Tak w ogóle to się zastanawiam, jak oni się zapatrują na właśnie takie kamery na szybach, na głowach. Bardzo mnie to ciekawi, chociaż nie chciałbym się przekonać, jeśli mają do tego jakieś podejście, bardzo taki rygorystyczny stosunek, o, że tak powiem. Także dobra, lecimy. Piękne góry. Tam chyba Milkę produkują na bank w tych górach. Ale gdzież w górach Milkę w takich, gdzie tam krowa by weszła. Dobra, nieważne, jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem. Jest delikatna bryndza, jeśli chodzi o parkingi, to znaczy stacje paliw przy autostradzie. Na razie jeszcze nie mijałem żadnej. To jest drugi dzikus, który mijam, także muszę dobrze zaplanować drogę, bo będę wracał tędy na załadunek, więc wiecie, trzeba dobrze zaplanować. Oczywiście z tymi parkingami to mówię na tym odcinku, na którym jestem teraz, czyli póki co to jest autostrada A1. SMS-em, ile będzie mnie kosztować, jak będę chciał sobie gdzieś zadzwonić. No więc 4,94 minuta kosztuje połączenia wychodzącego.
2,02 kosztuje odbieranie. Natomiast SMS kosztuje 1,51 zł, MMS 3,03 zł. A co do internetu, i tu jest największy szok, kosztuje 30 ponad złotych 1 megabajt i jest rozliczane co 50 kilobajtów. Także powiem wam szczerze, że się nie opłaci. I obieramy, moi drodzy, zjazd na miejscowość Marin, czy tam Marin. Nieubłaganymi krokami zbliża się koniec naszej podróży. O, jakie klimatyczne rondo. Można tu przekimać. Jedziemy. Tutaj. I tam jest dźwig. I to jest nasza budowa tam właśnie. O, widzicie go? Widzicie go. O, jakie Porsche. GTS. GT3 RS nawet. Mordo. Na bogato. Na bogato. Nasi tu są. No więc będziemy się tutaj wbijać. Tylko tu czy dalej? Tu jest wjazd. Nie, tutaj jest wjazd. Będziesz dalej. Jak się widzę, tu nie wcisnę, to tutaj raczej, żeby ktoś puścił, to ciężki temat. No. Widzicie, co się dzieje? Nikt. Nawet się nie przyhamuje. Wjeżdżam tutaj, nie będę się z nimi tutaj czaił już i tak. A jak oni chcą, żebym ja tam wjechał? Jeszcze mi ktoś powie. Mordeczki, muszę się nawrócić, wyjechać z powrotem na główną drogę i jeden zjazd dalej przejechać, bo tam jest miejsce na rozładunki z dźwigiem. Tu nie ma wjazdu, myślałem, że tu jest wjazd. Także kombinujemy. No i dobrze, udało się dojechać. Zawróciłem tam na skrzyżówce, na skrzyżowaniu i wjechałem z powrotem na drogę i wjechałem tutaj. Ten koleżka się rozładuje z Holandii, podjadę do przodu, on se tu wycofa. Do tyłu. Będzie łatwo. Siemano! O, tam jest Holandia. No, także biorę się, rozetnę sobie pasy, przygotuję sprzęt, rozładuję i zmykam stąd. A wam dziękuję za kolejną wspólną podróż. Zapraszam do następnych, oby jeszcze ciekawsze niż ta. Na BDF-ach najlepiej. Mam nadzieję, że komuś ten odcinek w czymś pomoże, coś ułatwi. Bo ja też się uczyłem tutaj, jak się przekracza te granice, jakie formalności, wszystko. Starałem się to w miarę pokazać, żeby to było przejrzyście. I mam nadzieję, że mi się udało. Także widzimy się standardowo za tydzień, w sobotę o 17:00. A zapomniałem, pozdrawiam wszystkich frankowiczów. Na razie.